A wy tu czego? Dobra, chodźcie na zewnątrz, trochę pogadamy. Dobra, chciałem z wami pogadać na zewnątrz, ale wieje, samochody jeżdżą. Właśnie, tiry. Zapraszam do środka z powrotem. Jeszcze to słońce. Dobra, mam nadzieję, że moja twarz na początku nie będzie wam przeszkadzała, ogólnie przez cały filmik, bo dzisiaj pogadanka. Chciałem pogadać na zewnątrz, ale nie mogę znaleźć dobrej miejscówki w Gorzowie, że nada. A więc tak, miały być vlogi często i w ogóle, wiadomo jak to jest z moją częstotliwością vlogów, ale dużo się działo, wiadomo jak ktoś śledzi Instagrama czy Facebooka, to wszystko wiedział. No i teraz wracam, dużo się działo, w sensie miały być vlogi jak chudne. Schudłem w ten miesiąc, znaczy w miesiąc. Ostatni raz ważyłem się chyba około 10, więc jakieś 2 tygodnie, 3 tygodnie temu prawie, bo miałem mało czasu, ale pokazuję wam wykres, a jeżeli nie sfokusuję się to ładnie, to wam wrzucę screena. Nie mam podglądu, więc nie wiem, mam nadzieję, że dobrze widać. Zrzuciłem po 5 kilo, miałem 111 na początku, teraz było 105,3, więc ponad te 5 kilo, całkiem spoko, mógłbym więcej, ale wtedy mógłbym to szybciej, mogłoby mi to wrócić, także powoli, ale do przodu. Jeszcze ostatnio rozkminę miałem dwudniową, czy przenieść się z live'ami na Facebooka, ponieważ był dobry kontrakt, no co, to i dużo owijać w bawełnę, tak? Zawsze z wami jestem szczery. Jeżeli chodzi o takie przejścia, to wiadomo, że zawsze chodzi o pieniądze, które były dobre, ale stwierdziłem, że zostanę na tym YouTubie. Też pamiętacie, ile zmian u mnie było od tych platform. Twitch na początku, później Hitbox, powrót na Twitcha, no i teraz przeskok na YouTube'a. Jakbym po roku znowu przyszedł na Facebooka tym razem, to moglibyście pomyśleć, że wariat jestem i sporo osób na pewno mniej by mnie wtedy oglądało. Także no, podjąłem ciężką decyzję, bo jednak fajnie mieć jakby pewność, że miesięcznie dostaniecie ileś tam pieniędzy, a nie wiecie, ile dostaniecie. Ale no cóż, będę streamował często na YouTubie i mam nadzieję, że będzie dobrze. Co jeszcze? Dzisiaj, kiedy to oglądacie, kiedy wam wrzucam, dzisiaj o 18 odbywa się mój turniej pokerowy, na który nie mogę zapraszać ludzi, bo to jest nielegalne, jakbym was zaprosił. W sensie, turniej jest legalny, ale nie mogę was zaprosić, bo to już jest nielegalne w polskim prawie. Polskie prawo pozdrawiam. Zapisało się już ponad 60 osób i całą relację będziecie z tego mieli. Prawdopodobnie jutro już wam wrzucę, także będzie vlog dzień po dniu. No i mam nadzieję, że uda mi się coś tam ugrać. Za tydzień też wybieram się na Poker Fever Cup. Właśnie też mam tą bluzę pokerową dzisiaj na turniej i oczywiście na ten Poker Fever ją zabiorę. Jadę pograć 5 dni, zobaczymy co tam uda mi się ugrać. No i jeżeli, nie wiem, chcecie jakieś te materiały pokerowe, na pewno będą vlogi stamtąd, to mówcie, bo ja naprawdę jestem chętny, żeby wam opowiedzieć coś o tym pokerze i pokazać, że to nie jest taki poker, wiecie, że 5 kart na farcie, co się uda, to się uda. Trzeba mieć tutaj poukładane. Kolejna sprawa, wróciłem na golfa wczoraj po raz pierwszy w tym sezonie, macie trochę przebitek. Także powiem wam, jak po powrocie na golfa całkiem spoko, myślę, że będę więcej materiałów nagrywał, mam nadzieję, że w tym sezonie uda mi się jakieś trofeum w końcu zgarnąć, bo na razie ciężko z tym było, zawsze jakieś czwarte miejsce. O, jak Piotr żyła. Kolejna sprawa, od TP-Linka dostałem statek kosmiczny. Nie no, żartuję, nie dostałem statku kosmicznego, ale tak to kosmicznie wyglądało. To jest router od TP-Linka, za który dziękuję bardzo. Link wam umieszczę na dole, no bo grzecznościowo oni mi dali, no to ja wam podeślę link, ale w szoku jestem, że to jest router. To mógłby być komputer jakby, to ma jakieś tam procesory, nie procesory. Ja jestem w szoku, ale śmiga mi teraz lepiej internet i zdecydowanie live przestały zacinać się, bo miałem taki problem ostatnio, jak ktoś z was jest często, to wie, że po prostu wywalało mi live'a na parę sekund i tak zdarzało się 2, 3, 4 razy na live. No a teraz tak się nie dzieje, więc jest progres. No i w sumie co, mogę wam pokazać, gdzie jestem w Gorzowie, znaczy w Gorzowie. Wyjechałem trochę poza Gorzów i zobaczcie. To ciężko będzie widać, ale ten budynek jest totalnie zniszczony. Tutaj kiedyś jeździliśmy z kumplami, bawiliśmy się w Airsoft. Tak, Airsoft, już zapomniałem. Jeszcze mam gdzieś kałacha z Airsoftu. No i tam gdzieś jest Orlen, to jest wyjazd na S3. Taka tam miejscowa. W sumie tu jest giełda co niedzielę. No i najważniejsze też, jeżeli macie jakieś do mnie pytania, ważne bądź mniej ważne, zadawajcie je w komentarzu, a ja zrobię jakieś Q&A niedługo, bo dawno też nie było Q&A, więc walcie normalnie w komentarzach Q&A.
zrobimy sobie, myślę, że w przyszłym tygodniu poodpowiadam na te lepsze komentarze, więc atakujcie. Dobra, ja spadam z auta vlog kolejny, ale już następny, tak jak mówię, to co będziemy nagrywać dzisiaj tego pokera, to wam pokażę całość i mam nadzieję, że będzie bardziej dynamiczny, więcej się będzie działo i będzie ła. No. No i żebym chudł bardziej, nie? Bo nadal po twarzy nie widać, że schudłem, nie widać. Dobra, trzymajcie się, dobrego dnia, wieczoru.